Cześć. Ostatnio sobie przeglądałem Facebooka, wziąłem udział w licytacji i kupiłem takie przełączniczki. Kupiłem je na próbę. 240 zł, 61 sztuk. Chciałem sobie spróbować je pod względem zawartości srebra. Czy to jest duża suma? To się zaraz przekonamy. Są to trzy rodzaje. Mniejsze, większe, średnie. Firma Siemens 44E 31. No i co one zawierają? Mam już rozebrane dwa, bo byłem niecierpliwy. No i patrzcie na wynik. No i taki ważący 355 gramów zawiera w sobie miedzi 37 gramów, bo one mają cewkę. Jest tam żelastwo. Żelastwo to jest mała ilość. No i bardziej chciałem pod względem styków. Zobaczcie, tu jest 27 gramów styków. I tak, te są na miedzi. Te malutkie kropeczki tylko to jest sreberko. Jak sobie przeliczyłem, jaka jest wartość, to wyszło, że jak ja kupiłem je po 4 zł za sztukę, no to niestety nie odzyskamy więcej. Więc wziąłem sobie na próbę kolejnego, drugiego. 428 gramów. Miedzi niech będzie 50 gramów. I podobnie jak w tamtym. Styki na miedzi i niewielkie ilości srebra. Więc teoretycznie mógłbym to wszystko rozebrać i stracić jeszcze kasę. Więc w tej sytuacji wystawiłem to wszystko na portalu, jednym z portali, i powiem wam, że w jeden dzień sprzedałem, jeszcze minimalnie zarobiłem na tym, minimalnie, bo już chciałem się tego pozbyć, żeby nie zalegało mi niestety właśnie. I tym krótkim filmem powiem wam, że nie wszystko srebro co się świeci. Mieliśmy nadzieję na jakiś zarobek, bardziej dążyłem do tego, tak jak zazwyczaj dążę, żeby surowce pozyskane zwróciły mi zakup, ewentualnie jakoś wydały nawiązkę, a czyste srebro to ma być czysty zysk. A być może jak ja bym miał taki przełącznik kupił, to z pewnością bym zarobił, ale na tych nie zarobimy i dzięki Bogu pakuję je i wysyłam dzisiaj. No to może w ramach rehabilitacji otworzymy taki przełącznik. A ten bydlaczek waży 785 gramów. Macie jeszcze tutaj ślimaka. Więc proponuję, że otworzymy ten. Ja sobie tutaj ogarnę warsztacik, popakuję paczuszki i bierzemy się za odzysk. No i tak, nie miało tak być, jak było przed chwilą. Zobaczymy, czy ten da nam upragnione srebro. 700, prawie 90 gramów. Moja ulubiona zasada. Jak kupujecie na złomie, to odcinajcie kable jak najdalej. Przynajmniej u mnie tak przechodzi. A to nie był kupiony, to był od mojego szwagra. Więc w ramach osłody
może nie tyle porażki, co kolejnego doświadczenia życiowego na temat aukcji różnych. Teraz też będę wiedział, żeby już takich małych nie kupować. Ale to była ciekawość. I tyle. No nie tylko miedź, ale i aluminium. Dobra, przyspieszamy filmik.
i historia inaczej by się potoczyła, jakby te zakupione przełączniki miały coś takiego. Przede wszystkim dość ciężki styk na mosiądzu. Zważmy sobie z całej ciekawości, ile ważą. gramów. No ale guziczki srebrne, zaraz będziemy je opalać na świeżym powietrzu, na mojej działeczce. No są już większe i obłacalność byłaby przynajmniej na jakimś poziomie. A tak niestety wyszło jak wyszło. No to co, opalamy szybko styki i robimy sobie podsumowanie. No i wypaliliśmy i troszkę trawki wypaliliśmy, a więc względy bezpieczeństwa, uważać na wywoływanie pożarów, żeby nie wywołać, zwłaszcza gdy jest susza. No i lecimy szybciutko na warsztat, zważymy sobie te groszki srebrne, podsumowując cały film. Styki opalone. I powiem wam, że taki stycznik to jest stycznik. Niestety nie to, co tamte w dużych ilościach. No, miedzi mamy 5 gramów. Mosiądzu pobielanego 20 gramów. Ale nas najbardziej interesuje co? Sreberko. No, można powiedzieć, że mamy 5 gramów srebra. No i zakładając, że mielibyśmy 60, tak jak w tamtym przypadku, powiedzmy 60 styczników po 5 gramów, byśmy mieli 300 gramów srebra z wejścia. I moglibyśmy na tym zarobić. Dzięki Bogu udało się tamte styczniki pogonić. Nie zawsze, jak widzicie, udaje się zarobić. Potrzebna do tego wiedza, wiedza, wiedza. No to co, ja zaczynam zbierać znowu sreberko. I co, zapraszam was do oglądania następnego filmu. Ze srebra, ze złota, z recyklingu? Nie mam pojęcia. Cześć.